Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was. Komentarz do czytań drugiej niedzieli Wielkiego Postu, która, jeśli Bóg da, przypadnie na 13 marca bieżącego roku. Zacznijmy więc. Pierwsze czytanie rodzaju 15, wersety 5 do 12, 17 do 18, Psalm 27 lub w nawiasie 26, werset 1, 7, 8, 9, 13, 14. Drugie czytanie z Filipian 3 od 17 wersetu do 1 wersetu 4 rozdziału i Ewangelia Łukasz 9, 28b do 36. Co nam obiecuje Bóg? W pierwszym czytaniu on obiecuje Abrahamowi coś. W ogóle nasz Bóg jest Bogiem obietnic, Bogiem obiecującym, Bogiem, który chce obiecywać nam z dwóch powodów. Po pierwsze, nie może wytrzymać. On nie chce, żebyśmy się spostrzegli, jak wspaniałe rzeczy nam przygotował, gdy już umrzemy i pójdziemy. On chce, żebyśmy się już tutaj, w tej Dolinie Łez, cieszyli przyszłością, żeby ta radość wieczna zaczęła się jak najszybciej. Nie chowa dobrych newsów, dobrej nowiny na później. Jak najszybciej. No bo żebyśmy się cieszyli, żebyśmy mieli ulgę, żebyśmy mieli te prześwity między chmurami naszego życia. Tak postępuje zakochany, tak postępuje miłujący, tak postępuje dobry rodzic. On też chce nas dzięki temu stymulować oczywiście, ukierunkowywać i tak dalej. Jest to chyba ewenement w świecie religii. Bóg, który wiąże się obietnicą. Bóg, który staje się niewolnikiem danego słowa. Słowo się rzekło, kobyłka u płota. Bóg, który związał sobie ręce, nogi i w ogóle wszystko, całe bóstwo powiązał obietnicą. Nasz Bóg jest Bogiem skrępowanym obietnicą. No ale tak postępuje każdy zakochany. Im bardziej zakochany, tym bardziej skrępowany obietnicami, marzeniami, posługami, służbą. W Starym Testamencie to są obietniczki, a nie obietnice, no bo wtedy jeszcze nie mieli świadomości życia wiecznego. Ta świadomość, ta wiara rodzi się i u Żydów, i u Greków mniej więcej w III wieku przed Chrystusem, w II. Wcześniej myśleli, że egzystencja się kończy tutaj, tam dalej, ewentualnie jakieś cienie, jakiś sen, letarg, jakieś istnienie w nieistnieniu, w niebycie, w ćwierć istnieniu. Dlatego wszystkie nagrody i kary musiały być tutaj, w tym życiu. Stąd te obietniczki Starego Testamentu. Jeżeli będziesz mi wierny, no to ja ci pomogę. Dam ci zwycięstwo nad wrogami. Triumf. Hurra. Dam ci bezpieczeństwo. Hurra. Dam ci ziemię. Hurra. Dam ci potomstwo. Hurra, hurra, hurra. Dam ci, co tam jeszcze? 100 lat życia. Hurra. Przychodzi Jezus, jest już nie stary, ale nowy, nowe przymierze, nowy testament, nowy świat, nowa religia i daje prawdziwe obietnice. Nie już takie jak dla przedszkolaków, ale takie dla ludzi, którzy już wiedzą, że jest wieczność. I mówi, słuchajcie, niekoniecznie 100 lat życia, może być 33 i szybsza śmierć, może być jeszcze mniej, ale za to wieczność. Nie potomstwo, ale wszyscy w niebie będą twoimi synami, córkami, wnukami, wnuczkami, braćmi, siostrami, rodzicami. Wszyscy będą we wszystkich, ty będziesz we wszystkich, wszyscy będą w tobie, ty będziesz kochać wszystkich, wszyscy będą kochać ciebie, nie będą sobie wyobrażać nieba bez ciebie. Jednym słowem, mega rodzina, wspaniała rodzina. Wszyscy będą od ciebie po prostu miłować. I ty ich. Też, zobaczcie, Jezus przeformatowuje, no bo te stare obietnice, obietniczki, prawda? No bo on przeżył 33 lata, no bo on w bezpieczeństwie nie żył już gdy Maria musiała go wieść na osiołku, zapewne jeszcze w łonie swoim na 9. miesiącu ciąży do Betlejemu, 150 km z Nazaretu pewnie. Potem musieli uciekać przed Herodem, przed 2. rokiem życia, więc był dysydentem, już mając tam roczek czy 2. Potem wrócili, ale się bali następców Heroda, więc cichutko żyli, już mieszkali nie w Betlejem, tylko w Nazarecie i to tak troszeczkę cichutko zakonspirowania, a więc też w lęku. Potem jego publiczna działalność, która od razu polaryzuje i dała mu tyluż zwolenników, co jeszcze bardziej potężnych przeciwników i ta pętla się zaciska coraz bardziej w ramach jego działalności. Im większe cuda, tym większe zaciśnięcie się pętli i protest mających władzę i groźby ciemności, ciemnieje wszystko wokół niego coraz bardziej. Tak więc jakie bezpieczeństwo? Również jakie potomstwo, jeśli on nie założył rodziny, nie ożenił się, nie miał kobiety? Jakie zwycięstwo nad wrogami, jeśli wrogowie zwyciężyli go na krzyżu? A więc w Jezusie jak gdyby następuje to przeformatowanie, krach. Zresztą ten krach tych obietniczych starotestamentalnych to już widać w księdze Hioba i prorocy już zaczynają kapować, że to nie jest taka prosta logika, że jak jesteś z Bogiem, to jak dajesz dziesięcinę, tak jak mówią protestanccy, niektórzy pastorzy z tak zwanej Ewangelii sukcesu, że jeżeli dajesz dziesięcinę, to oczekuj bogactwa, ty, który jesteś biedny. Jeżeli służysz Bogu, to oczekuj gruszek na wierzbie już w tym życiu. No niekoniecznie, mówi Jezus. Popatrzcie na mnie, na moje ciało, na moją biografię, na moje życie i zobaczycie, że to nie tak. A więc zamiast tych rzeczy, tych zabawek tutaj, wszystko pomnożone przez nieskończoność i wywyższone na poziom nieskończony przez Syna Bożego, przez Jego bóstwo. Nie ziemia na przykład, tak, tylko niebo. Nie długie życie, tylko wieczne życie. Nie jakieś tam potomstwo, tylko wszyscy są twoi, ty jesteś wszystkich. Wszyscy za jednego, jeden za wszystkich. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Kochajmy się wszyscy, jak mówi Mickiewicz. Tak będzie w niebie. Co za radość. Nie bezpieczeństwo, tylko przebóstwienie. Będziesz Bogiem. Jakie tam bezpieczeństwo? Kolejną kategorią, czyli jak gdyby nie można wracać do tych obietniczek, tak to robią w Ewangelii sukcesu pastorzy i niektórzy księża charyzmatyczni, niedokształceni, niedomyśleni. Kolejna kategoria, którą tutaj znajdujemy, to jest pragnienie pewności. Abraham wyraża pragnienie pewności. Skąd mam mieć pewność, że tak będzie, jak mówisz? Pyta się Abraham. No i Bóg mu mówi, że zaraz powiem jak. Natomiast dlaczego Bóg nie skarcił Abrahama? No czasami Bóg karcił. Jeżeli ktoś wymagał od Boga czegoś, czego Bóg nie chciał dać, to potem Bóg karcił, Jezus karcił. Dlaczego tutaj Abraham nie zostaje skarcony? Dlatego, że Bóg chce dawać pewność. Każdy dobry rodzic chce, żeby jego dziecko wiedziało, co go czeka, żeby sytuacja była przewidywalna. Dzięki temu dziecko wie, ma pewność, dzięki temu czuje się bezpieczne i spokojne. I to jest początek w ogóle bez poczucia bezpieczeństwa, bez poczucia przewidywalności, bez pewności, jak będzie wyglądać sytuacja w domu, gdy postąpię tak lub tak, to dziecko nie czuje się pewnie i czuje się zalęknione i w lęku. Im większy lęk, tym mniejszy rozwój. Nie jest możliwy rozwój tak naprawdę w lęku. Dla dziecka przynajmniej. Dla dorosłego może tak, w Auschwitz. Ale dla dziecka nie. Będzie się rozwijać biologicznie, może nawet troszkę intelektualnie, ale na pewno nie uczuciowo. Tak więc Bóg chce ich szanuje i honoruje pragnienie pewności Abrahama, bo chce tej pewności dla człowieka, bo kocha człowieka, bo jest dobrym ojcem, bo jest zakochany. Zakochany też chce, żeby dziewczyna, kobieta, w której się kocha, żeby była pewna. Jak najwięcej chce dać jej pewności. Pewność otwiera nam drogę do spokoju. Jak jestem czegoś pewny, to jestem spokojny. I tym bardziej, jak pewność dotyczy dobrych rzeczy. Bardzo dobrych. Gdy jestem spokojny, mogę rozważać o tych obietnicach, rozmyślać i coraz bardziej się wchodzić w radość, cieszyć się. Tam, gdzie jest już radość duża, pojawia się pragnienie otrzymania już tego. I tęsknota, a więc niedoczekanie. Nie mogę się doczekać. Dzięki temu te obietnice magnetyzują i ukierunkowują. Już nie chcę czegoś innego, co obiecuje świat, tylko tego, co obiecuje Bóg, bo te obietnice są lepsze. A więc następuje ukierunkowanie. To ukierunkowanie pozwala już dążyć w sposób bezpomyłkowy i osiągnąć w końcu to zbawienie, te obietnice. A tam, gdzie się to już osiąga, w Królestwie Niebieskim, tam jest spełnienie, pełnia. Tam widzi się też w pełni dobrocz Boga. Odczuwa się ją, doświadcza. Tam pojawia się prawdziwy już zachwyt Bogiem, zachwyt z Boga, prawdziwe zakochanie i uwielbienie jako konsekwencja, jako suplement tych dwóch. Tego zachwytu i tej tego zakochania się w Bogu. Bo chłopiec, który jest zachwycony dziewczyną, który jest zakochany w dziewczynie, nie może przestać jej całować. Tak samo i my nie będziemy w stanie przestać całować Boga, czyli uwielbiać Boga, czyli nosić Boga na rękach, dotykać Boga. Kto to są wrogowie tej drogi, którą otwiera nam obietnica i gwarancja, czyli pewność? Otóż wrogami są w przypadku Abrahama ptaki, które próbują tam i on musi je odganiać, a w przypadku Piotra na taborze, Jakuba i Jana to Żydzi. Żydzi. I w Getsemanii i na Golgocie wyraźnie Żydzi. Ale gdy Piotr już osiągnie dojrzałość w Duchu Świętym, to nawet ci Żydzi będą jak ptaki. Natrętne, jak natrętne owady, komary. Oczywiście Bóg od człowieka też wymaga pewnej postawy, aby móc obiecać, aby móc gwarantować, aby móc to zrobić, no, żeby nie być Bogiem zwariowanym zupełnie, ale Bogiem adekwatnym. Otóż od Abrahama tak rozumiem, że wymaga się ofiary, dlatego on zabija i rozcina te zwierzęta na dwoje po środku. To jest śmierć aż do końca. Śmierć totalna. Ze strony Piotra też wymagana jest podobna ofiara, tylko już na sposób antropologiczny, a nie zoologiczny. Nie zamienny, zoologiczny, tylko wprost. Dotyczący osoby Piotra, antropologiczny. Ofiara z Piotra. Wpierw będzie to posłuszeństwo. Oto mój syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Jego, słuchajcie, a nie siebie czy innych. Posłuszeństwo. Potem zgoda, pogodzenie się na utratę mistrza. Bo mu rozmawiano o jego śmierci, a Mojżesz i Eliasz rozmawiał o śmierci. Jezus będzie mówić o śmierci i o zmartwychwstaniu. Zgoda na to, a nie Panie, nie przyjdzie to na Ciebie. Utrata mistrza, zgoda na utratę mistrza. To też była dla Piotra ofiara, bo to był ukochany mistrz, ojciec, brat, ojciec, przyjaciel. I wreszcie, w konsekwencji tam dalej, w tej logice, będzie wymagana ofiara z życia samego Piotra. Do tej pory łaziłeś, ubierałeś się jak chciałeś i łaziłeś jak chciałeś, ale w przyszłości inny cię przepasze i poprowadzi dokąd byś nie chciał teraz. Czyli duch. A więc będzie wymagana, miłość aż po całkowitą ofiarę. Wymagane jest życie ofiarne. Wymagane jest życie, które jest gotowe całkowicie się oddać Bogu. Czy Bóg wymaga masochizmu? No bo mamy oddać życie Bogu, czyli umrzeć. Czy Bóg w takim razie jest sadystą, skoro wymaga masochizmu? Nie. Bóg wymaga miłości, ale szkopuł, problem polega na tym, że ta miłość, która jest jak rusałka, jak jednorożec, ale ten antyczny, a nie ten z LGBT oczywiście, to było w nawiasie teraz, ale ta miłość, która ma być jak rusałka, jak jednorożec. Rzadki gatunek. Arystokratyczny, nierzadki gatunek. Ona ma się realizować w tym syfie, w tej dolinie łez, w tym świecie, który zdradził miłość przez upadek grzechowy w raju, który zamachnął się na miłość, który uczynił zamach przeciwko miłości, który tak naprawdę nienawidzi prawdziwej miłości. Bo nienawidzi miłość własną. Tak więc miłość, jeśli chce być wierna samej sobie, swojej dynamice i wierna też w czasie, w ekspresji, aż do końca, będzie zabita. Nie przez samą siebie, nie na sposób masochistyczny, suicydalny, czyli samobójczy, ale przez świat niechętny miłości. Tak więc jeżeli miłość chce miłować, świat ją zabija. A więc ona musi być gotowa, by pozostać miłością, aby pozostać wierną sobie, musi stać się miłością ofiarną aż do śmierci, aż do końca. Jak następuje przekazanie tej pewności, tej gwarancji i obietnic i gwarancji obietnic? Otóż przez przysięgę Boga. Przez przymierze. Bóg z Abrahamem zawiera przymierze, które jest przysięgą ze strony Boga. I właśnie ponieważ jest to przysięga, Bóg się przysięga, więc jest już związany przysięgą, więc to jest ta gwarancja. Pewne ciemności nieprzeniknione, które tam się pojawiają i obezwładniają wszelkie siły abrahamowe oraz te ciemności, które pojawią się na taborze, czyli ten jasny obłok, który jednak sprawi, że siły Piotra, Jakuba, Jana, przynajmniej te optyczne siły wzrokowe, ustaną i będą po omacku już żyć, a nie według oczu. Nie w pewności, ale w niepewności właśnie ludzkiej, w słabości. Otóż ta prezentacja, demonstracja mocy nie jest po to, aby przestraszyć Abrahama i Piotra, ale właśnie, żeby pokazać, że ja, który przysięgam, ja, który wchodzę w przymierze, jestem najmocniejszym zwierzęciem w tej dżungli, w tym lesie. I jestem po waszej stronie i was kocham, jestem waszym ojcem. I właśnie wchodzę z wami w przymierze, jestem po waszej stronie. A więc skoro jestem najmocniejszy, popatrzcie teraz na moje muskuły, popatrzcie na moją transcendencję, popatrzcie, jaki jestem mocny i miejcie pewność, miejcie spokój we mnie. Nie ma silniejszego ode mnie, jestem po waszej stronie. Ale to objawienie mocy, widoczne jeszcze w Księdze Rodzaju w przypadku Abrahama, w przymierzu z Abrahamem, coraz bardziej przechodzi w objawienie oblicza. No bo co prawda przy zawarciu przymierza synajskiego z Mojżeszem i z narodem przez Mojżesza, jeszcze są te objawy siły, czyli tam obłok, mgła, ciemność, błyskawice, trzęsienie ziemi, gromy, grzmoty, głosy jakieś tam. Naród się boi, ale z drugiej strony jest też już ta uczta na Synaju po zawiązaniu przymierza i jest ta biesiada i jest to wpatrywanie się w oblicze Boga. I to wpatrywanie nie spowoduje śmierci. Czyli Bóg coraz mniej zaczyna pokazywać swoją moc muskułów, a coraz bardziej swoje oblicze. I w Starym już Testamencie to objawienie oblicza Bożego staje się ideą naczelną i pożądaną, poszukiwaną. I to pokazuje Psalm dzisiejszej dzień. Pan moim światłem, zbawieniem. Nie będę się lękać, obrońcą mojego życia, przed kim mam czuć trwogę. Czyli Pan nie będzie mnie trwożył, ale będzie raczej moim obrońcą. I teraz. Usłysz, Panie, czyli to już jest zwrócenie się do Jego uszu, jesteśmy blisko już Jego twarzy, kiedy głośno wołam. Wysłuchaj mnie, słysz mnie. O Tobie mówi moje serce, szukaj Jego oblicza. Będę szukał oblicza Twego, Panie, a Ty nie zakrywaj przede mną swej twarzy. Wierzę, że będę oglądał dobra Pana, czyli również oblicze Pana. Tak. Dlaczego Bóg przechodzi od objawienia muskułów do objawienia twarzy? Od objawienia swojej siły do objawienia swojej miłości? Ponieważ chce miłości. Ponieważ chce się pokazać jako osoba i chce osoby. Osoba żąda osoby, chce relacji międzyosobowych, więc chce po prostu miłości. No i na końcu Filipian, drugie czytanie, list do Filipian. Paweł, też zinterpretujmy tutaj w ten deseń, chociaż z reguły drugie czytanie mówi o czymś innym, ale tutaj uda nam się nagiąć jakoś ładnie do tej głównej tematyki. Otóż Paweł mówi, że i w ogóle też Żydzi, wiecie Państwo, już w samym Starym Testamencie, oni żyli ideą oblicza Bożego, czyli oni, gdy na przykład przychodzili na święto, ci z diaspory tylko na Paschę raz w roku, a ci z Galilei, czy z Samarii, jeśli żyli w Samarii, czy w Judei przychodzili 3 razy do roku, czyli na Paschę wiosenną, na Pięćdziesiątnicę, początek lata, prawda, już lato, czy przychodzili na święto namiotów bodajże jesienią, to oni, kulminacja tych świąt nie polegała na ofierze paschalnej czy tam jakiejś innej ofierze, tylko na obejrzeniu, oglądaniu oblicza pańskiego. To się dokonywało w ten sposób, że wykorzystywali chleby pokładne, które co sobotę, co szabat kładli tam na złotym ołtarzu w świętym miejscu, w prawie najświętszym miejscu świątyni, kapłani. Tam te chleby leżały tydzień, były napromieniowane obecnością Bożą, spojrzeniem Bożym, pocałunkiem Bożym, miłością Boga. Bóg leżał razem z nimi, z tymi chlebami. Tych chlebów było 12, one były przedstawicielami całego narodu, 12 pokoleń. Bóg kładł się z nimi niczym na łożu, na tym ołtarzu obejmował je i jednoczył się z nimi. Potem po tych 7 dniach, gdy przynoszono nowe chleby, te brano i właśnie w czasie największych świąt, w kulminacyjny moment święta, kapłani wynosili na tym złotym ołtarzu te chleby i pokazywali te chleby w formie macy oczywiście i krzyczeli: oto oblicze Boga Twojego. Czyli Izrael dzięki liturgii, dzięki świętom w Starym Testamencie mógł przeżywać objawienie oblicza Bożego, tak jak Mojżesz i starszyzna Izraela, tych 72 na Synaju wtedy. Mógł bankietować z Bogiem dzięki świętom, dzięki liturgii. Jak daleko tutaj jest luterskie i protestanckie tłumaczenie Biblii. W ogóle nie są w sola scriptura, to my i prawosławni jesteśmy w sola scriptura. W scriptura, bo nie w sola. Luter czytał, nie doczytał. I jego potomkowie też. Już wtedy było pragnienie sakramentu, misterium, liturgii, święta, przeżycia mistycznego, przeżycia ontologicznego, jakiegoś, nie wiem, własca. No i na taborze oni zobaczą oblicze Boże. Piotr, Jakub, Jan zobaczą to, czego tak wyglądał Mojżesz i Eliasz i prorocy. Wszyscy już zobaczą, bo i tamci zobaczą. W Jezusie Chrystusie to słoneczne i powiedzmy w otoczeniu, w obramowaniu śnieżnej bieli oblicze pańskie. No i w zmartwychwstaniu potem też, coraz bardziej. Ale nie bardziej niż na taborze. Wydaje mi się. I teraz w tym liście do Filipian apostoł Paweł mówi o czymś takim. Wpatrujcie się we mnie, w moje życie, ponieważ, no tak teraz domyślam się, konfabuluję, że ponieważ moje życie, ja się wpatruję w Pana i w Jego życie. Nabrałem się, napromieniowałem się Panem, Jego stylem, Jego cnotami, Jego czułością, Jego miłością, Jego ofiarnością. I jak się wpatrujecie we mnie, to odbłysk tego oblicza Pańskiego we mnie widzicie. A więc wpatrujcie się we mnie oraz wpatrujcie się w tych, którzy są tacy jak ja, których ja nauczyłem, którym to promieniowanie już przekazałem, to odbicie oblicza Pańskiego już przekazałem poprzez swoją biografię, poprzez swój charakter. Wpatrujcie się we mnie i wpatrujcie się w nich. Czyli nie tylko wpatrujcie się na modlitwie, czy w czasie liturgii w oblicze Pana, ale wpatrujcie się we mnie, w Pawła. Wy się wpatrujecie teraz we mnie, w Piotra Kurkiewicza. Tak, tak. Tik, tak. Tak, tak. A nie wpatrujcie się w brzuch i nie wpatrujcie się w ziemię, jak kury w piach podwórka. Nie wpatrujcie się w to, co przyziemne, mówi dalej do Filipian. I nie wpatrujcie się w takich, którzy wpatrują się w brzuch. Wpatrujcie się w niebo, dalej mówi. Wpatrujcie się w Pana nadchodzącego, jeszcze nie nadchodzącego, no to nic to, że jeszcze. Co to znaczy słowo jeszcze? To nie jest główne słowo w leksykonie teologicznym. Inspe, w nadziei nadchodzącego. Już wpatrujcie się, już przez tęsknotę, przez kontemplację, przez pewność wiary. Wpatrujcie się w niebo i wpatrujcie się w Pana. I na końcu Paweł pisze, a ja też myślę o was, tam czy coś tam pisze, już nie pamiętam co, wpatruje się w nich, tęskni za nimi. To jest jego radość. Wpatruje się w nich. A więc to wpatrywanie się w oblicze człowieka już, a nie Boga. Zauważanie w obliczu człowieka tego odblasku, tego odbicia jasności, która jest na obliczu, odbicia oblicza Pańskiego. Powoduje tęsknotę i miłość. Dzięki temu pokona się brzuch i fizjologię. Pokona się brzuch i fizjologię, pokona się złą socjologię, pokona się złą psychologię. I na końcu zakończę Levinasem, nie wiem imię, już nie pamiętam tego filozofa, Emanuel Levinas czy jakoś tak. On powiedział tak, że twarz człowieka, to pięknie powiedział, wyraża czy postuluje, czy prosi, abyś go uratował, uratuj mnie, nie zabijaj mnie, uratuj mnie. Stąd ci, którzy czynili zło człowiekowi, gwałcili, zabijali, torturowali, rozstrzeliwali, raczej zasłaniali przynajmniej oczy, a czasami nawet całą twarz. Ponieważ twarz człowieka, jeżeli oczywiście zdejmiesz to, co w niej banalne, co jest reakcją, mimiką przelotną, akcydentalną, powiązaną z sytuacją aktualną, kiepską sytuacją, też banalną sytuacją. Jeżeli przedrzesz się przez to, co zewnętrzne ku temu, co ta twarz wyraża w głębi, to każda twarz człowieka wyraża właśnie to pragnienie. Zaopiekuj się mną. Zatroszcz się o mnie. Nie pozwól mi zginąć. O to mówi Levinas. Nie pozwól mi zginąć. Nie pozwól mi zaginąć. Nie zapomnij o mnie. Ratuj mnie. Bądź ze mną. I teraz, jeżeli ty szukasz oblicza pańskiego i tych wszystkich obietnic, ty tego wszystkiego, o czym mówiliśmy, wertykalnie szukasz oblicza pańskiego i tego wszystkiego, o czym mówiliśmy, to ty szukasz miłości, czułości i wieczności i radości. Dla wszystkich radości. To jak ty możesz, szukając takich klimatów, jednocześnie deptać oblicze brata? Nie. Ty, który szukasz czułości, szukaj jej wszędy. I tam, i tu. No. Dziękuję za uwagę.